Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym się zastanowić, czy warto chcieć więcej, czy też warto poprzestać na tym, co będziemy uważali za wystarczająco dobre. Do takich refleksji skłoniła mnie aleja, którą mam ze sobą: piękna, wierzbowa aleja ze świeżą zielenią. Ale równocześnie rodzi się pytanie, czy aby czegoś tutaj nie brakuje. Kiedy zrobiłem kilka zdjęć. Wydawało mi się, że wszystko jest zupełnie w porządku. Natomiast brakuje tutaj jednego ważnego atutu. Niebo jest absolutnie puste. Dlatego też nie jestem zadowolony z tego zdjęcia. Jaka jest recepta? No po prostu trzeba czekać, trzeba cierpliwie czekać. Akurat tak się składa, że wiatr wieje teraz z północy, dlatego jest tak zimno, zaraz założę jeszcze kurtkę. Natomiast pojawiają się na niebie już z tej strony. Chmury. Brakuje ich jeszcze za mną. Dlatego będę po prostu czekał, aż ten kadr uzupełni się o te elementy, które według mnie są niezbędne. Na razie kadr przygotowałem w ten sposób, że mam tutaj linię prowadzącą z owej jasnej, piaszczystej drogi, domknięcie wierzbami szpalerem z lewej strony, z prawej strony, i tu jest właśnie ta luka. Luka, która nie wygląda najgorzej, ale Chciałbym, żeby pojawiła się tutaj jakaś chmura. Myślę, że wtedy ten kadr będzie o wiele bardziej intrygujący. W związku z tym zawsze staram się jednak uzyskiwać efekt, na którym mi zależy. Nie poprzestawać na tym, że coś jest wystarczająco dobre lub też poprawne, ale staram się jednak, aby mój obraz był dokładnie takim, jakim go sobie wymarzyłem. To nic, że będzie tutaj trzeba postać, no nie wiem, może 20 minut, może pół godziny, ale wydaje mi się, że warto, ponieważ chmury, które nasuwają się z północy będą przepięknie wypełniać te puste miejsca, które są teraz w moim kadrze. Jak widzicie znowu nie używam żadnego filtra, ponieważ słońce jest bardzo, bardzo intensywne, a co za tym idzie? Błękit nieba jest i tak już bardzo głęboki. Obawiam się, że filtr polaryzacyjny mógłby doprowadzić do takiej sytuacji, w której po prostu niebo byłoby nazbyt nie zaniebieszczone, byłoby bardzo, bardzo intensywne i bardzo niebieskie, nawet wpadające w takie przyciemnione czernie fiolety. O, tu nawet w rogu wydaje mi się, że odrobinkę widać, że już ten błękit staje się taki bardzo, bardzo intensywny. Dlatego proszę pamiętajcie, że jeżeli używamy filtra polaryzacyjnego, to trzeba robić to z rozmysłem. Nie zawsze będzie on potrzebny i bardzo często można go zastąpić jednak filtrem połówkowym szarym. W sytuacji kiedy kierunek padania światła jest taki, że wydobywa nazbyt intensywne biele z owych chmur. Zatem, jeżeli mamy taką sytuację, że widzimy, że powiedzmy słońce jest gdzieś jeszcze wysoko i świeci tak intensywnie, że jakieś fragmenty chmur mogą być prześwietlone, no to możemy użyć owego filtra połówkowego szarego, żeby troszeczkę mm, zapanować nad tymi prześwietleniami. Możemy też użyć wówczas innego trybu pomiaru światła i na przykład dokonać pomiaru światła. Z owych najjaśniejszych punktów, to nic, że będzie to ekspozycja ciemniejsza, ale wydaje mi się, że nie ma nic gorszego w kadrze niż jakieś intensywne, nieładne prześwietlenia. We współczesnym oprogramowaniu wszystkie ewentualne jakieś wynikające z niedoświetleń, pojawiające się większe zaszumienie, można spokojnie bez najmniejszego problemu zredukować. Mury przesunęły się już nad te drzewa. Za chwilę też będą nad szpalerem, który chciałem sfotografować, ale w międzyczasie troszeczkę odszukałem inny kadr, bo wykorzystałem linię prowadzącą z owego szpaleru, już nie wieżb, ale kołków w płocie, i dodałem do tego taki punkt zwornikowy w postaci tej wieżba. Wszystko jest rzecz jasna okraszone jeszcze dużą ilością bardzo fajnych, malowniczych chmur. Nic tak nie poprawia mi humoru, jak piękne chmury nad moją głową, które uzupełniają kadr. Bo naprawdę wygląda to bardzo, bardzo ciekawie. Przesunąłem się o kilkaset metrów dalej, ponieważ poprosił mnie o to rolnik. Przyjechał tutaj swoim ciągnikiem i powiedział, że za chwilę będzie wysiewać nawóz. Rzeczywiście miał taką zmyślną maszynę z tyłu podczepioną i będzie ten nawóz pylić. W związku z tym byłoby lepiej dla mnie, abym tego nie wdychał i przesunął się kilkaset metrów dalej. Co też uczyniłem i stoję teraz w zupełnie innej stronie tej alei, czyli po drugiej stronie alei, ale naprawdę teraz też jest fajnie oświetlona takim bocznym światłem. Ale pojawia się też kolejny problem, o którym warto pamiętać, ponieważ obecność chmur na niebie. Powoduje fakt powstania także cieni. Oczywiście obecność światłocieni w naszym kadrze jest fantastyczna, ponieważ światłocień pozwala nam kreować przestrzeń. Ale musimy uważać na to, które fragmenty kadru są oświetlone, a które fragmenty są pogrążone w cieniu. Bo jeżeli jakiś fragment z naszego punktu widzenia ważny, istotny, powiedzmy, jakiś tam. Pierwszy plan będzie nieoświetlony, natomiast tył będzie intensywnie oświetlona, to naszym zamiarem nie jest, no to wtedy te zdjęcia nie wychodzą najciekawi. Do tych pierwszych kadrów zastosowałem zarówno obiektyw szerokokątny, czyli użyłem sobie obiektywu 14-24, a potem, żeby wypuklić jeszcze piękną linię owych kołeczków z płotu, użyłem też obiektywu długoogniskowego. I tutaj już musiałem znacznie dłużej czekać na wykonanie zdjęcia, ponieważ nasunęła się dosyć duża chmura, która przysłoniła mi fragmenty mojego planu. I to już nie było takie zdjęcie, na którym mi zależy. I tu wracamy do tematu mojego dzisiejszego vloga. Czy wystarczy nam to, co jest, czy też trzeba starać się o coś więcej? Starałem się o coś więcej, czyli czekałem na odpowiednie światło. Rzecz jasna. Korzystając z tego, że mam obiektyw o bardzo długiej ogniskowej, to spróbuję także wykorzystać teraz ten obiektyw 18600, żeby sprawdzić, żeby zobaczyć, czy nie da się też za jego pomocą pokazać jakiegoś ciekawego ujęcia. Pozwoli mi to przecież bardzo ciekawie wykadrować fragment alei, fragment światło cienia. Przyjrzę się teraz uważnie, czy da się. Ten obiektyw też twórczo wykorzystać do fotografowania. I to jest znowu kolejny element naszego zasadniczego tematu. Dobrze jest pamiętać, że każda ogniskowa pozwala nam na inne kadrowanie. W związku z tym możemy się światu przyglądać w kompletnie odmienny sposób. To jeden z ostatnich dni przed załamaniem. Pogody, zatem wcale się nie dziwię, że wszystkie ciągniki pracują pełną parą, ale jakoś nie sprawia mi przyjemności słuchanie warkotu tychże maszyn. Dlatego zmienię po prostu miejsce, w którym fotografuję. Do tej alei jeszcze wrócę. Myślę, że za jakiś czas ona oczywiście się bardzo mocno zmieni, ponieważ już nie będzie tej naturalnej, świeżej zieleni. Ona zamieni się inne zupełnie kolory, a powiedzmy jesienią czy też już zimą, też palery wież będą pozbawione całkowicie liści. Wszystko się zmienia i to znowu jest ten kolejny element naszego dzisiejszego wypracowania. Istotne jest to, kiedy będziemy fotografować, ponieważ zadecyduje to o wyglądzie zdjęcia. I to znowu nie jest wszystko jedno, czy będziemy fotografowali tutaj zimą, latem, jesienią. Czy będziemy fotografowali przy intensywnym słońcu, czy przy braku słońca, warto się starać. Jeśli chcesz poznać piękno Podlasia, oto mój album Podlasie Piękno Natury, który zaprowadzi cię w najpiękniejsze zakątki tej uroczej krainy. Publikacja jest w wersji elektronicznej w formacie PDF i zawiera blisko 200 zdjęć. Jest to fotograficzna opowieść prowadząca przez lasy, pola, nadrzeczne łąki i wsie. Unikalne zdjęcia dokumentują świat, który pod naporem cywilizacji szybko zmienia swoje oblicze. Dla osób zainteresowanych technicznymi aspektami fotografii, przy każdym ze zdjęć umieściłem dane ekspozycji, które mogą być pomocne przy planowaniu Twoich kadrów. Pod tym filmem jest link, gdzie można kupić mój album oraz kod rabatowy dla widzów z YouTube'a Polecam. Marek Waśkiel Tak się odgrażałem, że chyba założę kurtkę i wreszcie Nadeszło to chyba. Trzeba założyć tutaj w Dolinie. Dwie strasznie. Jestem w Dolinie Narwi. Przeniosłem się z, z tego szpaleru, wiesz, po to, żeby sfotografować już zachód słońca. Byłem w Dolinie Narwi, nadal jestem w Dolinie Narwi i obserwowałem paki. E, Patrzyłem sobie, jak e, dzielnie baraszkują. Jeszcze w resztkach rozlewiska, ponieważ już rozlewiska praktycznie rzecz biorąc zniknęły. W stosunku do tego, co było jeszcze miesiąc temu, czy też dwa tygodnie, rozlewiska są powiedziałbym minimalne. Wprawdzie są jeszcze takie jeziorka w okolicach Blizny, gdzie można zobaczyć sporo łodódek, ale akurat tam nie zauważyłem znowu ptaków. Chociaż być może byłem po prostu nieuważny. Natomiast w innych częściach, czyli gdzieś tam na Dolinie Narwi, w Łużyńskim Parku Krajobrazowym, tam sobie wstałem, patrzyłem, przyglądałem się rozlicznym gatunkom ptaków, które sobie przygotowywały się albo do dalszych przelotów, albo już do tego, żeby mieszkać w tymże miejscu. Były czaple białe, których niezwykle dużo jest w tym sezonie. Nigdy ich tak wiele nie Spotkałem. Natomiast myślałem do tej pory, że to jest jedno stado przemieszczające się w różne miejsca, ale na pewno jest to kilka zgrupowań liczących od kilku do kilkunastu sztuk. Także czaple białe, oczywiście czaple siwe, bataliony, które też już rozpoczynają swoje godowe harce. Bociany, łabędzie sporo, sporo różnych ptaków można było. Poobserwować. Miałem bardzo dobry punkt obserwacyjno-widokowy, dopóki nie przyjechał ktoś na motorowerze i to jeszcze prawdopodobnie z bardzo słabym tłumikiem. No i niestety taki wszystkie odleciały na drugi kraniec doliny. Jednak ta fotograficzne podsumowanie dnia ja musiałem zmienić miejsce, bo tamto okazało się być niezbyt dobre. Przede wszystkim dlatego. Że na horyzoncie miałem strasznie duży szpaler, tym razem nie wierzb, ale słupów energetycznych. One domykały horyzont i w zasadzie co kilka, no, kilkaset metrów w terenie, ale na moim kadrze były to igły, które były bardzo, bardzo gęsto powbijane w grzbiet pagórków, które otaczają całą dolinę Narwi. Przeniosłem się więc troszeczkę dalej, tak żeby już owe słupy gdzieś tam zniknęły, nie, nie były widoczne. No i tylko teraz czekam na to, co się wydarzy w przeciągu najbliższych kilkudziesięciu minut, ponieważ zobaczymy, czy Słońce nie schowa się za taką grubą warstwą chmur, którą widzę już na horyzoncie. Jak więc widzicie, Fotograf jest taką marudną osobą, bowiem raz chmur ma za mało. Tak jak dzisiaj myślałem o tym, aby w szpalerze drzew pojawiła się chmura i wtedy będzie ten krajobraz według mnie ciekawszy. Teraz obawiam się, czy aby warstwa chmur nie będzie na zbyt gruba, i w konsekwencji okaże się, że zachód słońca będzie niewidoczny. Teraz, jeżeli. Uważnie się przyjrzymy mojemu kadrowi, to zobaczymy, że na dole jest mnóstwo bieli. To jest roślina, którą miejscowi mieszkańcy nazywają bocianią kaszą. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, jak się ona nazywa, ale jej białe łany pokrywają teraz obszary, które jeszcze do niedawna były pokryte wodą. Także nie tylko. Kaczańce pojawiają się na dawnych rozlewiskach, ale pojawia się też taka zupełnie inna roślina, i znowu odrobinę przeniosłem się jeszcze kilkadziesiąt kroków do przodu. Myślę, rozważań, które towarzyszą nam dzisiaj przez cały dzień, czy wystarczająco dobrze, czy może jednak znakomicie. To kiedy uważnie przyjrzałem się mojemu planowi. Okazało się, że pomiędzy drzewami znajdują się też krzaki, i one po prostu dosyć nieciekawie wyglądają. Nie ma pełnego takiego ażurowego wyglądu ów szpaler drzew, a były tam takie dosyć gęste krzaki, które zamieniłyby się w ciemne plamy. Myślę, że 90%. Osób oglądających to zdjęcie nie zauważyłoby tych krzaków, ale ja je widziałem. Chciałbym nie mieć ich w kadrze, a co za tym idzie, przesunęłem się właśnie o te kilkadziesiąt metrów. Jednak słońce spada w warstwę chmur. Nie wiem, czy przebije się jeszcze, ale raczej, raczej nie sądzę. I tak jest to jeszcze, moi drodzy, pół biedy. Fakt, że nie ma. Tarczy słonecznej przy zachodzie słońca nie jest tak bolesny jak brak tarczy słonecznej przy wschodzie słońca. Także, jak widzicie, znalazłem dobrą stronę, także dzisiejszej, no jakby nie było jednak trochę porażki, no bo tyle tylko, że absolutnie niezależnej ode mnie. To nie ja zawiaduję przebiegiem frontów atmosferycznych. Dlatego cieszę się bardzo z tego, że mogłem dzisiaj fotografować, że zrobiłem kilka, wydaje mi się, dosyć interesujących zdjęć. Mogłem też ćwiczyć, mogłem poprawiać swój warsztat i razem z wami zastanawiać się, czy wystarczy poprzestać na tym, co jest dostatecznie dobre, czy też jednak walczyć o jeszcze lepsze. Wydaje mi się, że właśnie ta walka to jest prawdziwa fotografia. Jeżeli walczymy o lepsze, to znaczy, że bardziej się staramy, wkładamy w nasze fotografowanie więcej wysiłku, a w konsekwencji sprawia nam to większą satysfakcję, większą radość. Pamiętajcie o tym, żeby jeszcze koniecznie zobaczyć ten film. Bardzo dziękuję patronkom i patronom za wsparcie. Mojej twórczości i jak zwykle na zakończenie kilka zdjęć z dzisiejszego pleneru. Do miłego zobaczenia, pozdrawiam Was serdecznie. Pa Pa!